Witam Was w kolejnym odcinku z Arka. Lecimy dalej tutaj przeglądać się mapie. No bo trzeba jednak się zorientować, co gdzie jest. Tam to też fajnie wygląda. Choć obstawiam, że tam nie będzie wesoło. Ale wszystkiego się dowiemy w swoim czasie. Zobaczymy, co tutaj się kryje za tą skałą, czy tam górą skału. Dobra, tam na wprost już widać kolejne tereny zielone. Jak to wygląda na mapie? Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Czyli w sumie to robimy takie kółeczko. I bardzo dobrze. Ooo, to też fajnie wygląda, przepięknie. Daleka droga będzie. Nie no, cudownie to wygląda, cudownie. W teorii to chyba powinienem przelecieć na drugą stronę, ale odsapnę sobie, żeby mieć pewność na 100%, że przelecimy. Tutaj sobie popatrzę, jest dużo dimorfodonów. Też fajne istotki, wykorzystywane w PvP. Naprzemiennie, tylko teraz nie pamiętam z czym jeszcze. Na pewno dimorfodony i jeszcze drugie takie. W każdym razie takich się bierze dużo. Wszystkich się w jednym miejscu gdzieś daje. I jak jakiś gracz niespodziewający się niczego wejdzie w to miejsce, gdzie są dimorfodony, to już ma przerąbane. Dajemy tylko ataki. Pa! Dimorfodony robią swoje. I jak jest ich dużo, to szybko się z tym uporają. I nieważne, czy będzie na jakimś dino, czy nie. Bo to jest właśnie istota tego wszystkiego. Dlaczego dimorfodon? Ano dlatego, bo dimorfodony najpierw atakują gracza, postać, a potem dopiero dino, na którym jedzie. Więc tak to wygląda. Czyli taka pułapka z dimorfodonów. 95 level Argenta. Tutaj chyba też tak, tutaj jest też metal. Też można coś niecoś tutaj znaleźć ciekawego, jeżeli chodzi o metale. Skorpiony. Skorpiony niby takie słabe dino, ale mają swoją zaletę. Jaką? Oczywiście taką, że możemy wykorzystać ich jad. Do uspiania oczywiście. Albo po prostu będziemy biegali takim i będziemy wstrzykiwali ten jad podczas ataku, co raczej będzie troszeczkę trudne, jeżeli będzie to jakiś spory rozmiarów dino, albo robimy pułapkę i gdzieś spoza pułapki po prostu takim pulpinem skorpionem. Będziemy atakować spoza pułapki, nie? Czyli tak, żeby tam gdzieś można było zrobić ten atak spoza pułapki, ale żeby nie być za bardzo w zasięgu tego czegoś, co tam się gdzieś pojawia. Kobieta, 150 level, o! Dobra. Mamy cię, mamy cię, albo i nie. W każdym razie przydałoby się ją tutaj gdzieś ogarnąć. I teraz tak, gdzie tu mamy jakieś takie w miarę normalne miejsce na pułapkę, żeby nikt nas tutaj gdzieś nie ogarnął, żeby było spokojnie, o tak.
Ja myślę, że nigdzie, ale trudno. O, Deodicurus. Jakieś kręgi. Może jednak tu u góry będzie szło zrobić pułapkę. Może to będzie w miarę spokojnie. Jako, że mamy cztery... jako, że mamy... będziemy latać arżytem, to musimy wybudować sobie ze cztery... no... cztery bramy. Tak dobrze rozłożone, żeby drzwi odpowiednio zadziałały. Co, jak widzieliście, wcale łatwe nie jest. Wycinam sobie tutaj trochę drzew. Będzie lepsza widoczność. Okej. Gdzie ja zostawiłem Argenta? Tu jest. Dobra, popatrzmy, jak tam z tymi naszymi bramami. Co nam brakuje, czego nie brakuje. Teraz i tyle. Kamieni braknie, dobra. A ja bym sobie to wybudował, powiedzmy, w tą stronę. Tam gdzieś ten argent był, nie? Spróbujemy to ogarnąć tak. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Cztery bramy będą potrzebne. O, o. Widziałem Karno. Gdzie on jest? Był tu przed chwilą. No i jest. Który level? Ile życia? 135. Ciągniemy go trochę. No, poleciał na białego grusa. Ale ma to swój plus. Właśnie taki. Deodicurus pewnie szybko się schował w kulkę, nie? Tak jest, jest kuleczka. Dlatego Karno nic mu nie mógł zrobić. I szybko przerzucił się na nas. Ja budowałem tą pułapkę. Jest. Oj, kolejny Karno, serio? Skąd on się tu wziął? On się musiał zrespić z tym, którego zabiliśmy.
niestety. Dobra, już okej. Okay. Krwawienie weszło, ale spoko. Dwie bramy jeszcze. Wodę potrzebuję. Serio, teraz właśnie potrzebuję wodę. Drewno jeszcze potrzebuję. Okaże. Może gdzieś tu Terezino też będzie. I wracamy do budowania pułapki. Ja muszę tą 150-levelową kobitkę sobie znaleźć tutaj. I ją oswoić, no nie ma siły, no. Jedną już żeśmy stracili. Więc jedną trzeba ogarnąć. Tu jest ta moja pułapka. Jest. Pięknie. I raz i dwa. No to będę miał już wszystko. Odstępy chyba są dosyć duże, ale nie na tyle duże, żeby zmieścił się tam argent. Tak? Tak, właśnie tak. Nie przelecę. Nie przelecę i tu. Do góry. Oj, do góry przeleciałem. Czyli za blisko. O, przeleciałem. Serio? Ale zrobimy to inaczej może. Czy tam się da dać sufit? O, to jest pytanie. Nie bardzo. Bo nie ma fundamentów pewnie. Dobra. No to co? No to trzeba to przesunąć wszystko. No.
krzywo. Na pewno nie przeleci. Wiecie co? Ja dla pewności wybuduję jeszcze dwie. Potrzeba tutaj jakoś specjalnie dużo czasu, więc nie będę się szczypował. Wolę mieć pewność, że jest woda, a ja specjalnie leciałem. Myślę, że tu jakieś takie coś jest z cementu czy coś się kamienne. A tu normalnie jest woda. Ej, tu można... Water vein. Napij się wody, no tak. Czyli generalnie kolejne miejsce dobre na przykład na bazę. Gdyby nie brać pod uwagę, że tutaj się pojawiają karno. Tak naprawdę jakimś wielkim utrapieniem nie są, bo są dosyć łatwe do zabicia, jak się ma bazę, no to zawsze z niej odstrzelić by coś można było bez problemu. Więc nie byłoby to jakoś specjalnie trudne do zrobienia. Jak tam? Mamy możliwość zrobienia kolejnej bramy? Mamy. I braknie słomy, dobra. Bardzo chcę zrobić to tak, żeby... Ten lot był w tym tuneliku w miarę długi. A żeby nie było możliwości przelecenia przez niego. Ot tak, nie? Dobra, a to przesuniemy i będzie chyba w porządku. Myślę, że więcej nie będzie trzeba tego wydłużać. Ale wiadomo, to różnie bywa. Okej, mniej więcej tak. Pójdzie na tyle i chyba jest. Okej. Gdzie jest mój argent? I teraz przetestujemy. Nie da się przelecieć. No i bardzo dobrze. Zakładamy drzwi. Jedne. Drugie. Ustawimy je sobie na switch to manual. Albo nie, auto close only. Same się mają nie otwierać, ale mają się zamykać. Ja sobie te drzwi otworzę w tym przelocie. Nie będzie to jakimś dużym problemem. I teraz tak, gdzie jest piękna pani z levelem 150? Jest, mam cię i zjem cię. Nie no, zjeść nie zjem, ale mam cię. Muszę cię teraz jakoś doprowadzić tutaj. Ho, ho, ho. Lecimy pobawić się razem. Nie wyszło troszkę,
Bo drzwi się za długo otwierały. Kubane. A ja w sumie wiem, co zrobię. Prawie się udało. Chodź tu. No. I o to mi chodziło. Ile kombinowania. 6 katorporu, może być ciężko. Strzały 1,7. 3 strzały, 2,5. 6 strzał będzie, dobra. Myślę, że wystarczy to, co mam. I 6 prastarych mięs potrzebnych. To powinienem mieć, bo chyba się nie zepsuło tyle, żeby nie miał. Więc tyle dobrze. Upada. Zastanawiałem się, czy tak chodzi, ale już wiem. Ankylo może sobie tutaj chodzić. Dobra. 6 i 300. 300, 300, 300. Czyli do 5700 wód musi zejść. Sobie będę obserwował z góry, co się dzieje. Właśnie tak. No i może tym razem się uda. Mam nadzieję, że tak. Także tym razem nawet się nie będę stąd odsuwał. W sensie zbyt daleko. Bo nie chcę, po pierwsze, żeby mi coś... W sumie tam tego Argenta mi nic nie zjadło, on spadł w tekstury. No tak, tak dziwnie coś ma czasem, że jakbym teraz wyszedł z renderowania, to jest szansa, że gdzieś tam w tekstury wpadnie, ale to raczej przy skałach chyba niż na takiej trawie. No ale wszystko może i wszystko jest możliwe, nie? Trzeba mieć to na uwadze w takim razie. Sami widzieliście, więc nie będę tego próbował powtórzyć, bo szkoda mi tego oswajania. Ja sobie zobaczę, jak tutaj wygląda kwestia. Gdzieś nawet jeszcze się nie obudził tamten Argent. Ale znalazłem lepszego. Na 150. I tu dostalibyśmy 65 leveli, 67 leveli, czyli byłoby 9200, drugi level by miał, a tutaj będzie miał 225 level, czyli już blisko levelu tego mojego, bo mój ma 220, nie? Czy jakoś tak? 221, czyli prawie tyle samo będzie miał levelu, ta pani będzie miała 4 levele więcej. No, teraz pytanie jeszcze, jakie statystyki będzie miała? 25. 25. 29.
Chyba nie będzie tak strasznie. Dobra, jak tam jej spada głód, to 5-9. Jeszcze 200. O, udało się. Ze spluwką mogę pilnować. Jakby coś chciało podejść. Szkoda, że jak się... znaczy dobrze, że tak się nie renderuje na przykład to, co tam jest, ale mogliby zrobić, że jak robię przybliżenie lunetą do pewnych miejsc oczywiście, to też z ograniczeniem takim dalekim, no bo to wiadomo, wszystko ma pewne ograniczenia, ale na przykład jakby tam jakieś dino chodziło, to chciałbym przez lunety widzieć. Tak powiedzmy nie, no bo to jest malutkie, więc tam by musiały kropeczki tylko być jakieś czy coś. Chociaż kto wie, jak to w skali by wyglądało. Drzewa widać. Więc jak drzewa widać, to i dino powinno być widać. No ale niestety, czy stety, niestety, gdyby było stety, to by trzeba było mieć mocny, mocny bardzo sprzęt, żeby to wszystko się renderowało. Znaczy nie twierdzę, że nie mam na przykład na tyle mocnego, bo myślę, że może by się dało na moim to udźwignąć, ale... Ale tylko może, patrząc na to, że mam... W sumie teraz mam 88 FPS-ów, 87. Nie ma tragedii. Teraz spadło powiedzmy do 60. Dość, no... A nagrywam, więc... Więc nie jest źle. Food 5-9. Coś powolutku to jedzenie spada. Ile mamy tego prostarego miecha? 9. To spokojnie wystarczy, nawet jakby się jedno zepsuło. Mamy nowy level, czyli już tylko 3 levele różnicy. Ten przynajmniej będzie na szybkość wyekspiony, więc będę miał takiego jednego latacza, który będzie szybko się przemieszczał, drugiego takiego pod kątem może energii bardziej. Zastanawiam się, jak jeszcze sobie rozdysponuję punkty później o tej pani. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie tak w ogóle. Ona ma udźwig 600, z tego co widzę. 225% ma obrażeń. A ten mój? 370, no bo troszeczkę dodawałem. Ale ma 123, ona ma 100, jeżeli chodzi o szybkość. Food ma 7. Tu mamy 6, jak dobrze pamiętam. Tak. 480 tlen. 735. No i tutaj jest ta drobna różnica. I tu jest 1,3 kama na energii. Czy staminy 1? No tu mamy staminę 980, czyli malutko też. Mniej niż tamten. I życia tutaj ma 2,4. A ten ma 2,3. Czyli tam ta pani będzie miała troszkę więcej życia. No i fajnie. Mamy 5,8, czyli jeszcze trochę do 5,7 musi spaść.
zejdziemy sobie na dół. A co tam łazi? Pacha. Tam jest pachy. No jeszcze 6000, czyli musi zejść, tak jak mówiłem, do 5700 i jeszcze ponad setka jedzenia. Wiem, że to troszeczkę może nudne, ale trzeba czasem się ponudzić. Żeby coś mieć. No, a jakie mamy, to może coś powiem więcej o planach. Jaki mam plan? Chciałem wam powiedzieć o tych stonogach troszeczkę. Kojarzycie, nie? Te, z których mam tyle hityny. Na PvP to mogą być one dosyć przydatnymi istotkami, ponieważ można je też hodować. I jak sobie wyhodujecie ich dosyć dużo, to bardzo się przydadzą w raszu na wroga. Bo jeżeli ktoś sobie spamuje przykładowo przed bazą fundamentami metalowymi, bo to chyba jest jedyny taki najlepszy środek spamowania, żeby ktoś czegoś tam nie mógł wybudować, nie? Żeby się dostać łatwiej do bazy, to one są dobre, bo zjadają metal. No, tak. A że zjadają metal, to mają jeszcze dzięki temu jeszcze jeden taki fajny plus. Powodują, że jak na nas naplują, pamiętacie, takim żółtym czymś na mnie pluła, nie? Jak spluną, to niszczą mi moją zbroję. W zasadzie powodują, że zbroja wtedy nie ma znaczenia. O tak. I to potem dostaję normalne obrażenia. I takie pomijające zbroje. No. I to też ma pewien plus. Tak jakoś to było z tego, co kojarzę. Na pewno metal wyjadają, więc jeżeli macie bazę zrobioną z metalu, to jak takie stonogi wrzucicie przeciwnikowi, to one tam ten. Ale no, nie są one jakoś super, widzieliście. Mają swoje też wady, tak? Jedna z tych wad to jest to, że jak strzelicie w główkę, to ona dostaje naprawdę mega duże obrażenia. Standardowo jak traficie kogoś, jakieś dino w głowę, no to tak powiedzmy 2-3 razy więcej obrażeń dostaje. A ta stonoga tak 6 razy tyle, więc jest różnica i to jest różnica, że można ją łatwo zestrzelić tam z odległości, czyli tak naprawdę jest dosyć słaba do zabicia. No ale jeżeli, tak jak mówiłem, macie tych stonóg z setkę, więc rzucacie setkę takich stonóg i szybciutko się rozprawiacie z fundamentami dla przeciwnika. Od przeciwnika, które gdzieś tam są do spamowania. Oczywiście jak poradzicie sobie z tymi fundamentami, to potem własne budowle tam możecie budować, które wam pomogą. Więc no, co tu dużo mówić. Są one przydatne, ale głównie na PvP. PvE raczej chyba nie bardzo. Kolejny robaczek, który może przykuć uwagę, a widzieliśmy go też tam, gdzie są stonogi między innymi. I nie tylko, bo i w zamku, który tam kiedyś sobie pójdziemy wyczyścić, czy w jaskiniach, to są pająki. No i co takiego pająk ma? Pająk ma tylko w zasadzie jedną dobrą rzecz. Czyli pajęczynę, no trudno by się tutaj zdziwić, co by mógł mieć pająk tak naprawdę, nie? Każdy pająk może wytkać pajęczynę. No i taką pajęczyną strzelamy sobie i o 90% zmniejszamy szybkość przeciwnika, więc
przydatna nawet rzecz, jeżeli chcemy przykładowo, nie wiem, z... Aha, jeszcze kolejny plus pająka jest taki, że możemy siedzieć na nim i wyjąć broń. Więc możemy w ten sposób wykorzystać pająka do uspania jakiegoś dinozaura, takiego na przykład T-Rexa czy coś. Strzelamy z pajęczyny, żeby go spowolnić, potem strzelamy ze strzelby, żeby go najlepiej, to w sumie tak, najlepiej taką strzelbę jak mam wykorzystać ze strzałkami usypiającymi, bo wtedy jest szybciej, na takiego T-Rexa z kuszą. No, może być ciężko, no ale w sumie z drugiej strony jak macie wymaksowaną na legendarną, no to też jakoś to jest o wiele lepiej, nie? Więc do tego można wykorzystać pająka. Co do nietoperzy, o których mówiłem, z tego co się orientuję, to są dosyć powolne. Jaka zaleta nietoperza była? Teraz mi wypadło z głowy. Nie pamiętam. I widzicie, i zapomniałem, co tam nietoperze miały ciekawego. Bym musiał takiego nietoperka sobie ogarnąć. W każdym bądź razie chciałem go sobie, tak jak mówiłem, jednego z nich wziąć. One tam jakiś bonus... Aha, można było je wykorzystać podobnie jak, powiedzmy, dimorfodony, tak jak mówiłem, takie jako pułapki właśnie na przeciwnika. Problem tylko polega na tym, że w porównaniu z dimorfodonami nietoperze atakują najpierw dino, a potem jeźdźca, więc tyle. No i są troszeczkę bardziej wytrzymałe, w sensie od tych dimorfodonów, czy tam więcej obrażeń też zadają. I to chyba są jedyne plusy, więc nie jest to jakoś super potrzebne dino. I można go też jakoś wykorzystać, ale nie jest warty aż takiej uwagi, jak myślałem. Myślałem, że będzie miał coś lepszego. To już bardziej mi się podobają te pająki, powiem szczerze. No i jeszcze jest jedna, teraz mi się przypomniała, jeszcze jeden owad, który tam był i się wkurzałem, że tam jest. Modliszka. Tam jest modliszka i modliszkę warto też sobie stajmować, oswoić, więc ja sobie ją spróbuję ogarnąć. Przetestujemy ją sobie, więc będzie ok, myślę. Dobra, wrzucamy mięcho, bo chyba już. Zobaczmy. No i mamy naszego kolejnego Argenta. Jak tam wygląda sprawa Argenta? 3000, no to ma to więcej tutaj, 555 jedzenia, sporo, wagę 600, czyli mniej niż tamten, obrażenia 400 chyba podobnie i prędkość jest słaba. No cóż, czego się spodziewać? Takie są Argenty. Prędkości jakiejś super nie mają. Mają inne plusy. Dobra. Zabieram cię ze sobą. No. Więc my się będziemy już żegnali w tej chwili. Przed nami tamte części, które są widoczne do obejrzenia, czyli następny odcinek też będzie eksploracyjny i zobaczymy, czy coś będziemy tajmować, oswajać. Jeśli nie, to szybciej pójdzie eksploracja, jeżeli tak, no to będziemy mieli coś nowego znowu. Zobaczymy. Nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie, bo nie wiem, co spotkamy. A ja was powoli żegnam. Oczywiście lajkujcie, komentujcie. Jak macie pytania, to też piszcie.
Subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, jak chcecie być na bieżąco. No i puszczajcie w świat linki do tego kanału, jeżeli macie znajomych, którym warto byłoby polecić, i tak myślicie. Ja się nie obrażę. I wielkie dzięki za to, że jesteście też na moim kanale. Jeszcze raz miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!